Hop, hop, moi drodzy. Jak tam mijają święta? Mam nadzieję, że odpoczywacie, że znaleźliście czas dla siebie i dla rodziny. A jeżeli ktoś zatęsknił troszeczkę za skrapowaniem, to bardzo zapraszam Was na dzisiejszy film i karteczkę tagową z okazji narodzin maleństwa, która się brokaci, błyszczy, mieni. Taka dziewczęca, urocza, słodka karteczka. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Aśka. Widzimy się w inspirujące poniedziałki. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie karteczkę. Wy mieliście okazję widzieć ją już zapewne na lemonkowej premierze, a w związku z tym, że dawno chyba takiego tematu nie było na moim kanale, postanowiłam, że nagram z tego filmik i jest to kartka w formie taga na okoliczność narodzin maleństwa. Ja będę robiła akurat w różowym kolorze, w takim dziewczęcym bardziej. Natomiast najnowsza kolekcja Lemoncraft daje nam możliwość też zrobienia w takim bardziej neutralnym odcieniu, może beżowym, bo są tutaj też papiery, które mogliście, słuchajcie, widzieć na przepiękne, przecudowne, mogliście widzieć na mojej premierze, na moim podsumowaniu nowości miesiąca już marca, gdzie pokazywałam. Kolekcja przecudowna. Z tej kolekcji zapowiadam już dzisiaj to, co tak trzymałam w tajemnicy troszeczkę, bo ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Pojawi się druga część albumu z albumowego trio. Prawdopodobnie w połowie albo na początku maja. No zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jak dam radę temat ogarnąć, więc tu mamy takie basiki. No, słuchajcie, nie chcę też tak na siłę, na szybko, ale pierwsze albumowe trio było w lutym, więc myślę, że w maju dla osób, które zdecydowały się, będzie to taka idealny czas. No i są badziki. Ja do dzisiejszej pracy sięgnęłam i zaraz Wam tu wszystko przedstawię, słuchajcie, po dwa arkusze. Wycięłam sobie z okładeczki tę ramkę. Posłużyłam się też tym arkusikiem w tej liście. I tutaj takim, o, tym ciemniejszym takim różem, żeby ładnie się podbiło. Mam powycinane elementy, mam przygotowane też napis. O, tak, szok. No mam. Mam przygotowany napis, słuchajcie. Będę dzisiaj korzystać z kwiatuszków, które otrzymałam na moje urodziny od Reni Hondzyńskiej. Kwiaty ręcznie robione, przecudowne, prześliczne kwiatuszki. Słuchajcie, ja skorzystam z tych delikatnych, różowiutkich, które tutaj tak idealnie wpasują się w ten klimat taki dziecięcy. Tu są wycięte elementy. Sięgnę też, zobaczcie, po te serwetki, które też pokazywałam w tym, chyba w ubiegłym miesiącu, na podsumowaniu lutego, czekajcie, bo one się kleją, ale muszę to ogarnąć, jako, no, wiecie, moje zakupy z zielonych kotków. Są jeszcze rameczki takie prostokątne. Ja sobie tu wybrałam taką fajną serwetkę, która jest taka bardziej ażurowa. Zobaczycie, co z nią zrobię. Być może sięgnę po mój brokat. To jest akurat iskrzące cudo. Być może też zasięgnę po te kuleczki, które kupiłam, więc czas by je było też wykorzystać. Te kuleczki widzieliście też zapewne w moim poniedziałkowym filmie z tymi nowościami, rzeczami, znaczy nowościami, akurat zakupami. Więc jeżeli ktoś nie widział, zapraszam. Teraz nie wiem, czy ja już to otwierałam, czy nie. Ja mam problem z otwarciem, tak już to poprzednie. Jedno chyba otwierałam, ale nie, to raczej nie było to. Z pewnością jest tu jakiś prostszy sposób na to, ale ja znowu chcę to całe ściągnąć, a to się nie chce ściągnąć. Spróbujemy to odkręcić na siłę. Nie da się. Dobra, słuchajcie, no podetniemy to. Nie będę się tutaj wysilać, z czasem gdzieś to tam odejdzie. Teraz odeszło, jak podcięłam. Zobaczcie, mamy tu kuleczki w różnych kształtach, w różnych kolorkach, więc może coś tu z tego wybiorę. One, tak jak wspominałam, z pewnością na tym przedstawieniu ich są takie ponoć, takie podróbeczki, trochę primy. Zobaczymy, jak będzie się nam z tym pracować. Mam też klej mój. No
i słuchajcie, to co sobie już wcześniej przygotowałam. Aha, ja mam jeszcze listeczki, zobaczymy, czy sobie najwyżej coś dotnę na szybciutko na Big Shotcie. No i kochani moi, będzie kartka w formie taga. Jeszcze miałam gdzieś koronkę. O, jest koroneczka też tutaj. Zapomniałabym o niej. Odłożona. Jest kartka w formie taga. Miałam tutaj taki jeden mały problem, ponieważ te bloczki takie, te. Nie zmieści się tutaj ten mój największy tag, jaki posiadam, który zawsze robię bazę kartki. Więc ja sobie go złożyłam jakby z dwóch części i myślę, że... Bo on będzie tłem, czyli tutaj będzie na spodzie, to będzie na górze. Bo ja tu chcę tę bazę teraz... Ja sobie środek potem na spokojnie pooklejam, żeby teraz, wiecie, nie robić już tutaj zamieszania, bo przyklejanie no tutaj trochę trzeba się wysilić, żeby poskładać. Zobaczcie. Ja sobie to tak tu złożę. I myślę sobie, jak to się przyklei, no to fajnie się zrówna, że kiedy przyjdzie jeszcze tutaj ta górna część, tak naprawdę w ogóle nie będzie widać, że te kartki są złożone. To się gdzieś zgubi ze sobą, jak one się skleją, ale było mi tak żal, żeby, wiecie, zupełnie nie skorzystać z tego, bo bardzo mi się te tagusie podobają. Ja jeszcze tu mam takie ścinki, może na te listeczki się przydadzą. Ja sobie jeszcze tego taga troszeczkę skrócę, żeby to połączenie wyszło nieco wyżej. Albo dobra, niech jest na dole, nie podpadnie. Może tylko skrócę trochę to, żeby nie było takiej grubej warstwy u dołu. I też można w ten sposób, słuchajcie, połączyć, bo te bloczki są nieco krótsze. Ja do środka będę sobie wycinała z tego dużego arkusza tutaj, z tego o... Z tego tutaj sobie powycinam środek i tył, więc tu spokojnie będzie ok. A jeszcze sobie wezmę badziki, może mi coś wpadnie do głowy, to sobie badzików użyję. No ten mniejszy już tutaj, wszystko z nim było w porządku. Tak więc słuchajcie, jedziemy. Ja tutaj najpierw przykleję ten spód, czyli ta moja baza, którą chcę poskładać sobie. No i tutaj to, co ważne, to jest to, że muszę dokładnie ten klej na te krawędzie sobie tutaj rozprowadzić, żeby on ładnie przylegał, żeby to potem tak nie odchodziło bardzo mocno. Tak mi się też wycięłam, kartka złożona na pół i przypuszczona przez Big Shota. Czyli baza sobie zrobiona samodzielnie. Można, słuchajcie, złożyć kartkę na pół, ściąć jej brzegi, albo na przykład, jeżeli macie takie ozdobne dziurkacze, też można bardzo ładnie, słuchajcie, wykończyć, żeby sobie teraz tutaj nie uszkodzę, ale może na tej pokażę, ładnie zrobić prostokąt i te narożniki ładnie obciąć. Więc jeżeli macie takie elementy, takie dziurkacze ozdobne, wszystko można wykorzystać, żeby zrobić karteczkę taką nietypową, troszeczkę w innym kształcie. Tu mi to trochę jakoś wyłazi. Czekajcie sobie, to muszę... O! Czekajcie, nieco na boki. Dobra, myślę, że będzie ok. No i teraz jedziemy cały ten, piękne są też te tylne jakby tła w tych papierach, bo one są takie dwustronne, te, wiecie, ta kolekcja tych cover, okładek takich bazowych papierów. Tutaj muszę dobrze, żeby się tam to ładnie połączyło, żeby to tam nie podpadło. Spójrzcie, muszę tutaj ładnie to, o. Żeby nigdzie nie odchodził ten element, żeby on tam fajnie się połączył. Dobra. Przykładam od góry, bo tu mi się musi ładnie nałożyć, a tutaj się pięknie połączą ze sobą. I ja myślę, że zjednolici się ta okładka do tego stopnia, że ona naprawdę nie będzie tutaj taka widoczne, że nam się te wzory tu łączą. Teraz to być może widzimy, ale jak jeszcze przyjdzie ten... No nie chciałam rezygnować. Tak mi się podobało to połączenie kolorystyczne, że spójrzcie, jest widać, że tu jest linia, ale jak już sobie przyłożymy teraz następną tą tu elemencik, jeszcze on będzie podwyższony, no to już to się w ogóle zgubi i będzie niewidoczne. Ważne tylko, żeby to dobrze skleić i żeby łącząc takie tła, to właśnie najfajniej wychodzą takie niejednolite kolory, bo tam, no chociaż na jednolitym być może jeszcze też by dało radę to połączyć, bo nie będzie się tak w oczy mocno rzucać, ale nigdzie, gdzie nie jest jakiś wzór kontynuowany. Coś, co mogłoby nam spowodować, że będzie to widoczne. No i teraz, słuchajcie, ja korzystam z taśmy dwustronnej z Actiona. Fajna taśma, słuchajcie, ja taśmy i tak podklejam
na kleju, z jakiejkolwiek bym nie korzystała. I tak podbijam ją jeszcze klejem dla pewności, więc bardzo się z tą taśmą ostatnio polubiłam. Muszę się Wam przyznać szczerze, bo ona sama w sobie też, jak ja ją kleję tak bez kleju po prostu, jest też bardzo mocna. Nie da się ukryć, że łapie dosyć mocno. No i kosztuje 4,50. Tylko to też, wiecie, szczerze powiem, że w sumie nie przeliczałam tego jeszcze, bo ona kosztuje, ona ma 4 metry, kosztuje chyba 4,5 czy jakoś tak. Nie przeliczałam tego, jak to cenowo wychodzi z innymi taśmami dwustronnymi. Jak kupujecie takie, nie wiem, 50 metrów czy ileś i ona ma, nie wiem, ileś tam kosztuje, no wiecie, co mam na myśli, żeby przeliczyć, czy po prostu to cenowo nie wychodzi tak samo, albo czy nawet nie wychodzi drożej ta akszonowa, bo też tak się może zdarzyć. Ja nie mówię, że nie przeliczałam, jeszcze nie miałam, jakoś nie przyszło mi to, teraz mi to przyszło do głowy, żeby przeliczyć, jak to faktycznie wychodzi z tymi taśmami. I tak się zastanawiam, czy teraz ktoś, kto ogląda, to zaraz się nie pokusi o to, żeby sprawdzić i przeliczyć. Wydaje mi się, że 4,50, 4,49 czy mniej, już nawet nie pamiętam, za tą taśmę zapłaciłam, więc ja sobie zrobię to podwójnie. Czyli zrobię taki dystansik podwójny i połączę sobie dwie taśmy. Oj, tyło buzie. To, że ja tu mam posmarowane klejem, to tylko po to, żebym jeszcze ewentualnie mogła przesunąć. Ale spójrzcie, ona nawet jeżeli jest klej, już mam problem ją przesunąć. Muszę wziąć nową szpilkę. Te taśmianki wyglądają w ten sposób, więc okej. Miałam spojrzeć, 4 metry, tak, 18 mm jest szeroka. No i już mamy, słuchajcie, podwójnie. Dystansik jest. Dobrze, odkładam sobie na bok. No, trzyma nawet tak, że błonka nie umie zejść. No. Ja się teraz przygotowuję w ogóle, słuchajcie, do działania, bo na naszej, dla osób wspierających kanał w ogóle, do czego też bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś tylko ma ochotę wesprzeć moje działania tutaj. Mamy dwie grupy, jedna jest Tworzę z Asią, a druga VIP z Asią i w tej pierwszej, ten Tworzę, bazowej, robimy sobie teraz, znaczy zabieramy się, przygotowujemy się do robienia albumu dla nastolatki. Natomiast, no taki temat właśnie dosyć trudny. Natomiast na grupie tej VIP przed nami miesiąc męski. Mamy takie miesiące, ostatni miesiąc był miesiąc ślubny. Ja też tu na kanale z pewnością pokażę te projekty, które stworzyliśmy. Oj! Przepraszam, prawdę mówię. A teraz zabieramy się za miesiąc męski i będą męskie projekty. Będzie też albumik męski. To nie będą jakieś duże, wiecie, albumiszcza, bo ja też nie chcę przeciągać tego w czasie, ale takie fajne, które można będzie w prezent. Ależ mi się przyłożyło równo. No i mamy, spójrzcie, panel gotowy. Tak więc sobie tu wtrąciłam przy okazji przyklejania. Zobaczcie, tutaj jest to połączenie. Ja go tu widzę, bo wiem, że ono jest, ale podejrzewam, że jak ktoś dostanie tę kartkę, to nie zwróci na to uwagi. Ja sobie potem powyklejam. Ja mam tę płytkę już taką dosyć, mi się odbija, więc sobie tu pooklejam wszystko dookoła. I zaczynamy, słuchajcie, pracę z naszą karteczką. Ja sobie tylko zerknę, czy jestem. No, słuchajcie, pogoda teraz taka jest, słoneczko wschodzi, zachodzi i to też ma wpływ troszkę na obraz, ale mam nadzieję, że pomyślałam, że wsunę tutaj koroneczkę, ale tę koroneczkę, jo, ja sobie nie włączyłam kleju na gorąco, a klej na gorąco będzie mi tu dosyć mocno potrzebny, bo trzeba koronkę złapać, a tu na pewno idzie szybciej, jak jest klej na gorąco. Ja sobie tu tak przygotowuję.
przygotowałam. Wiecie mniej więcej, jak to tam poukładać, żebyście się tu nie zanudzili ze mną. No i będę tutaj próbowała tak przemarszczyć koronkę. Chcę też lekko ściąć tego tiulu tu, bo jest go nieco za dużo dla mnie i ja potem mam problem, jak chcę coś pociągnąć tutaj, jakieś dekoracje czy napis, to w momencie, kiedy ja marszczenia robię tego, tej koroneczki, to robi się tam tak bardzo grubo i trudno mi tam przykleić, więc jak jest z czymś trudność, to trzeba sobie ułatwić. Trochę poszarpałam, ale to nie będzie widać. Jakieś mam tępe te nożyczki. Znaczy one ogólnie fajnie tną, a może po prostu tutaj przy materiale takim nie współpracuję. Aż się zasapłam, słuchajcie. No i będziemy jechać od tej strony i tak sobie tu, aczkolwiek ta jest ładniejsza, tak jakby ta była prawa. No, możliwe. No i będziemy tutaj takie sobie marszczenia lekkie robić. Czyli ja chcę, żeby to było takie troszkę takie pozgniatane. Przyłożę jeszcze sobie wcześniej, nie wiem właśnie, czy tak, rameczkę. Może tak. Ale tu ma taką ładną ozdóbkę, nie tak. Żebym wiedziała mniej więcej, gdzie tę koroneczkę zacząć sobie marszczyć, żeby to tak wszystko tutaj grało. Bo ja tu mam takiego bobaska. Kasik. O, jest tu. I on będzie sobie tutaj ładnie siupał na tym elemencie. Tak sobie to wszystko tutaj, wiecie, obmyśliłam, odplanowałam mniej więcej, że tak chciałabym, żeby to było. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i pod tą rameczkę chcę też podkleić tutaj ten naszą ażurkową koronkę. Ładnie to wygląda. Ona jest klejąca, ale... Znaczy to jest, wiecie, na kleju, tylko że problem polega na tym, że to jest całe potem na kleju z jednej strony i wtedy musiałabym przykleić to tu, żeby to przykleić tym klejem. No wiecie, o co mi chodzi. A jak chcę, żeby to było w tle i odwrócę, no to będzie tu klejąca część, więc podkleję to po prostu razem z tą folią. Nie będę tego zdejmować. Jedyne, co zrobię, to troszeczkę zetnę tutaj te boczne części, bo one mi nieco wystawały poza tą ramkę. Żeby po prostu nie wystawały. Bo tu jest wężej z boków. No i teraz jest git. To, co sobie w sumie już mogę zrobić, to nałożyć klej. Tak tutaj dookoła. I przyłożyć sobie to, żeby to już mi wysychało. Obciążę sobie to czymś. I będę mogła spokojnie z karteczką pracować, a to się będzie suszyć. Spójrzcie, zrobię tutaj taki a la witraż. Jeszcze raz pokazuję, to są takie serweteczki foliowe, one są klejące, można zdjąć i przykleić na powierzchni i wyciąć, jak tam macie pomysły na to. Ja zakupiłam w Zielonych Kotach. Czekajcie, sobie teraz wezmę kawałek czegoś, żeby nie... Bo chcę ściągnąć nieco klej. Chociaż jak tu się na tym kleju przyklei, akurat na tych bokach, to to zerwę, to się tam nic nie stanie. Dobra. Widzicie, jak się tu złapało. Jak się przyklei, to zerwę już. Kładę sobie na boczku czysty papier biały tu i czymś ciężkim albo takim w miarę ciężkim. Nie mam nic ciężkiego pod ręką. Może telefonem. O, wystarczy. Mój stary telefon. Oki doki. No i jedziemy tu mniej więcej. Tutaj położymy i ciachamy, słuchajcie, i jadę tak, i tak, czasem przechylę w prawo, czasem w lewo, żeby to się zrobiły takie falbaneczki ładne, już tutaj wysycha. Jak to, ja myślę, że dacie radę bez problemu, jak się tam złapie, spójrzcie, żeby tylko takie fajne się zrobiły tu. Czy ja zjechałam w bok, czy mi się wydaje? Ja mam problem z tym, żeby prosto coś robić, więc... I tu sobie obcinam. Ok. Odkładam. I jeszcze tutaj nałożę sobie troszeczkę kleju, żeby złapać na tej krawędzi.
tak ładnie to wykończyć. Jakbym się jeszcze palec nie przykrył. O, dobra. Już się ciągnie. No i mamy naszą koloneczkową bazę, słuchajcie, zrobioną. I będziemy sobie tutaj potem układali te wszystkie kompozycje. I to znaczy budowali kompozycje. Tutaj były różnego rodzaju kwiatorki. Słuchajcie, elementy do wycinania, jest ich naprawdę mnóstwo, więc tam coś znajdziecie z pewnością. O, to też jest ładna, ale ta mi się bardziej podoba, bo jest taka rozwichrzona. Mamy tu serwetki, tu mamy zwierzaczki, troszkę listeczków też sobie tu wyjmę przy okazji. Na pewno będziemy z nich korzystać, z tych kwiatów też pewnie gdzieś tam sobie, o, to się mi tutaj spodoba obok rameczki może. Zobaczymy, jak ją tam powypełniamy. Coś tu pokombinujemy, słuchajcie, zaraz. I wydaje mi się, że tutaj fajnie by to mogło być nawet na tej, bo pod koronką. No nie, ja tu i tak kwiatami zasłonię, to chyba nie ma znaczenia, a ta koronka mi też taki dystans troszeczkę zrobi. Więc akurat tutaj się... No i spójrzcie, mamy fajnie zrobioną taką... Troszeczkę jakby witrażowe to wygląda. Ja sobie tu poprzyklejam teraz kosteczki 3D. Niechże jest tu nieco... No tu idę tak na ryzyko, bo słuchajcie, tu jest folia. Też powinnam to w sumie podkleić taśmą. Boże, klejem. Ja sobie tym moim klejem podkleję. Potem jest problem, jak jest na kleju taśma, to się podnosi razem z klejem. Wiecie, mokre i... Dobra. No, a jeszcze tutaj zrobimy paseczek. Okidoki. Mamy to nieco podniesione. Zastanawiam się, czy nie podnieść tego jeszcze bardziej. Przydałyby się w tym akszonie właśnie takie różne grubości, bo ta ma 1 mm. No oczywiście, że można poskładać sobie w kilka warstw i już mamy tam 2 czy 3 mm, no ale wiadomo, że jak już jest to gotowe w jednym kawałeczku, to jest dużo szybciej, dużo łatwiej, no i też fajniej to wygląda, bo jest taka równa kostka. No tutaj zawsze musimy to połączyć, więc jest nieco gorzej. Dobra. Co zrobię to jeszcze na dwa razy. Będzie to nieco wyżej. Ale powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem, że te taśmy tak, one naprawdę mocno trzymają, bo jak się przyklei do palucha czy gdzieś, to jest ciężko. Albo jak łapię już do papieru, to ciężko jest. Tu u dołu sobie pozwolę może tam trochę wystawać, bo tego i tak nie będzie widać, bo tu będzie dekoracja, więc... Staram się szybciutko już, żeby Wam tu nie przedłużać. Ale myślę sobie, że jednak na takim podwójnym dystansiku będzie to lepiej wyglądać. Będzie dużo wyżej, więc... Słuchajcie, ta pogoda jest obłędna. Raz pada śnieg, raz takim słońcem świeci, że nie wiadomo, co zrobić. U nas dzisiaj jest na przykład taka mega, mega wichura. No to już jest gorzej. Nie lubię, jak są takie wichury, bo się bardzo boję. Ale faktycznie ta końcówka marca taka kapryśna trochę. No i tu już sobie nakładam kleju. Zobaczcie. I ja chciałam też tutaj, żeby to ładnie tak... I zaczynają się budowy, słuchajcie. To jest kolejna moja udręka. Znaczy budowy, robienie, wiecie, tam jakieś na budowach cudówianków i to jest taki hałas, generuje wszędzie dookoła. Tu mi się trochę na tej serwetce podniosło, ale to też nic nie szkodzi, bo tego nie będzie widać. A no i mamy fajnie na dystansiku takim podwójnym. Tu będzie teraz ta nasza
papierowa. Ja sobie muszę przełożyć chyba, słuchajcie, ten mój klej na gorąco bardziej tu z tej strony, bo ja naciągam się na... Znaczy może nie tyle naciągam, ja co... ciągle sztuką przed nosem wam przenoszę, a i tak jestem praworęczna, więc... No i taki mamy szkielet naszej kartki. Na razie szkielet. Teraz będziemy kombinowali i układali te wszystkie tutaj kompozycje. Jest maleństwo i maleństwo oczywiście musi być tutaj numer jeden. I tu ja chyba sobie sięgnę już na łatwiznę. Mam kosteczki z Hobby Place. One są 3 mm. Pójdzie mi zdecydowanie szybciej. I mamy raz, dwa, cztery. Mamy cztery kosteczki. Tu musimy podłożyć jeszcze jedną, żeby się fajnie to zrównało. O, zobaczcie. I pięknie stoi. Pięknie się trzyma. I tak ja bym tu tego bąbelka, słuchajcie, widziała. Ewentualnie pamiętać o napisie, żeby gdzieś tutaj ten napis wsunąć. On z pewnością i tak będzie. Chyba, że go gdzieś damy na dół. Bo tu jest tak wąsko. Czy nie jest wąsko, no to ma 10 chyba centymetrów, ale jest dużo rzeczy. Nie chcę, żeby ten napis też zginął. Zobaczymy, jak to poukładamy. Zawsze jest opcja, żeby go sobie podłożyć na dół. Tutaj, słuchajcie, się zastanawiam i raczej to zrobię, że podłożę tu kosteczki 3D, żeby on się fajnie trzymał, żeby taki nie był zwisający bardzo w powietrzu. Bo to tak nieładnie wygląda. O, zdecydowanie fajnie, jak on się opiera o coś. Okay. Ja jestem bardzo ciekawa, bo ja też filmy nagrywam wcześniej, a ten akurat nagrywam, kiedy jeszcze nie było premiery. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się w ogóle nowe papiery podobają. Z pewnością już tam komentowaliście na nowościach. No ale wiecie, ja to tak wcześniej. Wszystko wcześniej. Ale też to jest fajne, że można potem na spokojnie działać. I to jest też ten plus. Tu możemy teraz powsuwać różne te kwiatuszki, żeby zrobić taką przestrzenność troszeczkę, żeby to nie była taka płaska bardzo kompozycja. Ten zdecydowanie pójdzie tu. Ja mam przygotowane też wykrojniki, gdybym, wiecie, chciała tam coś jeszcze listeczków dokroić, aczkolwiek tu już jest tak, tak są takie bogate te kompozycje, w różnorodne listeczki i wiecie, ta kolorystyka i takie drobne kwiatki i drobne listki i takie elementy, które tu nam ładnie wyciągają. Może tak zastanawiam się, no zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja tego bąbelka sobie przykleję, bo on mi trochę teraz przeszkadza, bo mi się odczepia. Podnosi mi się do góry w znaczeniu. No widzicie? Są dwie kostki do siebie. A, bo ja tu nie zdjęłam folijki. Ja mówię, co ona się tak nie zlepiła z tą drugą. No. Już tu chciałam brączeć. I trochę kleju. Nie zaszkodzi. Odwracamy. Narodziny maleństwa. Słuchajcie, jak idziemy z rożkami, czyli z prezencikiem do rodziców i do maleństwa, to myślę sobie, że dołożenie takiej karteczki też jest bardzo miłe. O, ja to tutaj wszystko sobie wkomponuję. Ja już sobie tak je ułożyłam, żeby wiedzieć tu mniej więcej, jak działać i jak to układać. No. To sobie mogę też zrobić na różnych takich dystansach. I też to wtedy ładnie się ze sobą poskłada. Trochę tej zieloności musi być, żeby nie było nudno.
No, słuchajcie, ja sobie tu dystans zrobię klejem na gorąco. To też jest fajne. Uhu. Czekajcie, musiałam uciekać, żeby się nie poparzyć. Jakoś powiem wam, że mam to tak tutaj nieporęczne to wszystko z tym klejem. Muszę przepuścić kabel pod biurkiem i wypuścić go sobie górą. Będzie mi zdecydowanie łatwiej. Będę sobie tu z tej strony. O, zobaczcie, mam tam grubiej nalanego kleju i tak tylko go kładę sobie, żeby i jest samo w sobie się podwyższa. Teraz sobie listeczki troszeczkę też powyginamy, bo to, że je tak powyginamy, to też nam taki fajny dystans daje. Może ja ją tu jeszcze, a tam jeszcze sobie zrobię inną. Ta pójdzie tu. Okej. Okay. To weźmiemy może na płasko, albo ją weźmiemy na tym tutaj też akrylowym. O, i teraz ładnie się wyciągnęła kompozycja i możemy sobie budować dalej. Ja tu mam takie zielone listeczki, trochę tej zieleni też chcę tu przemycić, żeby nie było to takie blade bardzo. O, trochę koronki widać, więc fajnie. Słuchajcie, ten klej na gorąco to jest czysta udręka. I ciach. Dobra. No jest tak, wydaje się, że jest tu dużo tego, ale za chwileczkę dołożymy kwiaty i to się wszystko tak ładnie myślę, zdelikatni. Jedynie tu bym dała jeszcze coś zielonego, żeby tu nie było tak o, całkiem smutaskowo. Jak te kwiaty przyjdą, to się to wszystko ładnie nam... Potrzebnie dałam to na ten listek, bo teraz on się tu podwyższa. O, listeczek na bok. A ten wsuwamy sobie tu. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby te kwiatuszki już sobie tutaj teraz przykleić. Jednego daję właśnie tak, żeby... O, posłaniam tutaj te wszystkie. One są tak delikatne, słuchajcie. Że mam wrażenie, że mi się rozpadną w dłoniach. Tak delikatne te kwiatuszki są. Śliczne. A drugiego tu bardziej tak. O. I tu ładnie z tych listeczków wszystko się ze sobą połączyło. Tu gdzie jeszcze widzę jakieś takie elementy. A mogę sobie to połączyć. Słuchajcie, no tak śliczne są te elementy do wycinania, że już tutaj tak naprawdę nie widzę konieczności dodawania tych z wykrojników. Nie wiem, czy tylko ja mam takie... O, zobaczcie, tam taka dziurka była, wiadomo jak są te elementy wycięte, a jak już sobie tam posuwamy coś, wystarczy jeden kwiatuszek dołożyć i tak naprawdę już mamy zasłonięte to. Pytanie jeszcze, czy tutaj te perełeczki gdzieś powsuwać? Słuchajcie, to sobie może zobaczę tu jedno. Ja taka jestem nieprzywyknięta używać takich elementów dekoracyjnych, no ale może... Może czas się przekonać. Może nie trzeba mnie przekonywać jakoś bardzo, ale wiecie jak to jest. Jak się nie używa, to
koszuliczka to mu takie. Chciałby się taki biały duży jakiś. Chociaż może ta różowa to ładnie wygląda. Zaraz sobie to jakoś tam spróbuję podokładać. I ja tu nie widzę już potrzeby chlapań, bo wydaje mi się, że te elementy są takie mocno wzorzyste, takie. Nie wiem, jak to nazwać, takie nieintensywne i jest gęsto tego, tych wzorów jest tutaj dużo, tu się dużo dzieje, więc nie uważam, żeby tu były potrzebne i jeszcze jakieś elementy, słuchajcie, dodatkowe, typu właśnie chlapania, bo tak by się tu tłoczno zrobiło. Myślę sobie, że bez tych chlapań będzie to ładnie wyglądać. Jedynie tutaj właśnie te moje gratulacje, może w ten sposób, tu spod kwiatuszka ładnie, żeby one były czymś też zasłonięte. Może jeszcze to, co odcięłam poprzednio, a nie, może to muszę nad górze, tak. Podkleić pod tutaj ten taki zwisający element, ścisnąć sobie go. Może te listeczki tak będą tu jeszcze trochę zjeżdżać i wtedy się fajnie schowa ten napis tutaj. Jest git. Kleję tu z prawej strony. Podklejam pod spód. I poczekam, aż mi to lekko przystygnie. Podklejam sobie z drugiej. Tak, żeby on tak nie wypływał mocno. Z tej drugiej robię taki łuk. Koniecznie trzeba patrzeć, czy jest prosto, bo potem już ten klej na gorąco tu wyciekł, więc ja sobie go nalewam sobie kleju na tekturkę z boku. Tak delikatnie na palec, do środeczka, tu do środeczka, może trochę gdzieś tu na koronkę, na bokach i poleci, słuchajcie, i skrzęsę. Cudo, ja sobie wezmę tylko kartkę jeszcze, żebym to mogła fajnie z tej kartki zebrać. Nowe kolorki brokatów, słuchajcie, już są na sklepie, więc pięknie się mieni. Ja myślę, że ten brokat dodał takiego fajnego sznytu, ale niekoniecznie to musi być takie, wiecie, mocno intensywnie. Ja sobie tu tak w niektórych miejscach jeszcze wolałabym, żeby się ten pyłek osiadł, ale zawsze można ściągnąć coś, co nam nie odpowiada, jak jest czegoś za dużo. Dobra. I może jeszcze tutaj, bo tu mamy tak blado jakoś u góry. Oki taki. No, myślę, że bardzo fajnie karteczka wyszła. Tu mi coś brakuje, takiego pustego. Czekajcie, sobie tylko ściągnę ten brokat, tak się przyglądam temu i czegoś mi tam brak. No może faktycznie coś wytniemy. Czekajcie, wezmę tego mojego małego łobuza. Miałam tu takie właśnie elementy, widzicie, z tych, one mają takie ładne z tyłu, delikatne szarości, które idealnie tutaj się nadadzą i chciałabym ten, nie listki, bo nie chcę listków, ale tego maluszka. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z tej maszynki, maleńka, zawsze pod ręką, świetnie się sprawdza. Super jest. Bo
zawsze mam, wiecie, ten duży Big Shot, to tak stoi na półce gdzieś dalej, muszę wstawać, odchodzić. Sobie zacznę, czy mi w ogóle, słuchajcie, telefon nagrywa. I tu jest taka fajna szarość, ona to tak delikatnie nam przełamie. A tak mam fajnie pod ręką, ciach, ciach i szybciutko mogę przy Was dociąć. Czasem właśnie potrzeba tylko takich małych... Ach, nie przysłałam go sobie do... O, piórka. Jak się przyssa, to lepiej działa. Dobra. No, może te dwie wystarczą. Bardzo fajnie tnie. To jest taka mała, wąska powierzchnia, wiecie, na tych dużych Big Shotach, jak jest ta taka rozpiętość i mamy większe wykrojniki i więcej wykrojników kładziemy, to bywało mi tak, że czasem coś nie docięło, bo ten docisk ma tak, musi być do, na, nie wiem jak to powiedzieć, na większą powierzchnię musi być ten docisk, o. A tutaj jest taka malutka powierzchnia i on się świetnie spisuje. Póki co, na razie nie narzekam, więc oj. No jest ok. Myślałam, że pochwaliłam przed zachodem słońca. I wystarczy sobie tylko powypychać. Ja jestem w ogóle przeczulona na punkcie takiego właśnie wypychania. I jak widzę czasem śliczne kartki i tak jest włożone i są niewypchnięte te takie elementy, które... Jezu, jak mnie to po oczach kuje, słuchajcie. No nie lubię jakoś bardzo, a niekiedy też mi się zdarzy, że tak patrzę, a jednak gdzieś ominę jeszcze, więc potem jak już kartka jest zrobiona, to jeszcze tam wydzieram gdzieś, żeby było. Dobra. Zaraz to sobie tu nałożymy. Znaczy przyłożymy, zobaczymy, czy faktycznie miałam takie poczucie, że czegoś mi brakuje, takiego... takiej wisienki na torcie. Czegoś, co to podkręci trochę? Nie wiem. Chyba tak. Zawsze można ściąć troszeczkę i wsunąć pod kompozycję, bo jak już tu jest kompozycja jakaś gotowa, zrobiona, to niekiedy trudno tam wepchnąć pod to wszystko, ale można lekko ściąć i sobie wsunąć, jak tu mamy za wysoko, na przykład, żebym tego dziusia nie zasłoniła. Chcę tylko tutaj... No, nie wiem, napiszcie, co wy sądzicie, ale wydaje mi się, że no, te elementy tak fajnie tutaj troszeczkę to podkręciły. Ja będę powolutku kończyć. Kochani moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was do zapisów na najnowszy warsztat. Najpiękniejsze uroczystości. Myślę, że album jest taki ugryziony w ten sposób, że na chrzest, na komunię, na każdą, tak jeszcze bym musiała chyba jeden wyciąć, żeby tutaj to ułożyć, zobaczcie, na każdą taką okoliczność spokojnie ten albumik Wam posłuży. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Że praca z nim da Wam dużo radości, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do zapisów. Znaczy do zapisów. Można wejść na sklep internetowy i tam zakupić. Wszystkie namiary są podane pod filmem. Ja też zawsze jeszcze tutaj linkuję albo pod filmami, albo wiecie, załączam kartę w opisie. Tak więc... Ja uciekam, ja już tutaj nie dokładam. Może tu jeszcze jakieś gałązki sobie dotnę. Bo najczęściej to tak potem jest. Najpierw nie chcę, że mi nie będzie pasować, a potem próbuję dokładać. Aczkolwiek no nie umiem się przekonać tutaj do tych perełek akurat, bo one mi tu jakoś nigdzie nie paszą. Wydaje mi się, że te perełki tu robią taką... taki odpustowy styl trochę bardziej. Bez urazy do odpustów, ale no wiecie, co miałam na myśli. Wydaje mi się, że jest tu wystarczająco bogato. Chciałam wsunąć jeszcze badzika, ale już nie będę przesadzać, bo już nie będzie gdzie go wsunąć, więc... O, ale wiem, co jeszcze zrobię. Z pewnością jeszcze to... Na to się znajdzie miejsce. Fajnie, mam tu akurat taką kosteczkę wyciętą. Zapraszam Was w czwartek na warsztatownię. Ona jest wcześniej nagrana, ja już jestem...
Jedną nogą na świętach. Jesteśmy w czasie świąt, więc słuchajcie, się cieszę, że jest ta możliwość nagrywania filmów wcześniej, że ja mogę odpoczywać. A wy, jak macie wolną chwilę i chęć, to możecie oglądać filmy. No, myślę, taka wisienka na torcie, która zostanie jeszcze pociągnięta glossy, ale już teraz nie będę tego robić. Tak wygląda moja propozycja, jeżeli chodzi o karteczkę na narodziny maleństwa. Reniu, bardzo Ci dziękuję za przepiękne kwiaty, ślicznie się tutaj wkomponowały. Ja sobie to tu wszystko uprzątnę. Wam życzę miłego tworzenia. Słuchajcie, to jest tylko inspiracja. Możecie jakiś pomysł stąd zgarnąć, zrobić kartkę zupełnie inną, jeżeli macie tylko ochotę. To jest tylko takie moja wizja. Tak jak mówię, każdy ma swoje. Oby tylko sprawiało Wam tworzenie radość i to jest najważniejsze. Ja dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze świętujecie i bawicie się wyśmienicie. Ja uciekam nagrywać kolejne filmy na ten wolny czas. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. No, życząc jeszcze spokojnych świąt, bo jeszcze trwają. I do zobaczenia w czwartek na warsztatowni. Pozdrawiam.